Suzuki GSX 650F, rocznik 2008. Motocykl ma przebiegu w tej chwili 38 235 mil, ponieważ motocykl przywiozłem ze sobą z Wielkiej Brytanii. To jest mój motocykl zarejestrowany na mnie. Ja jeździłem nim około miesiąca. Motocykl był kupiony po próbie kradzieży. Miał tutaj wyrwaną stacyjkę i był uszkodzony ten plastik tutaj z tyłu. Ktoś próbował nieumiejętnie otworzyć siedzenie, więc ten plastik jest wymieniony. Stacyjka, korek wlewu paliwa i zamek pod siedzeniem są nowe, kupione. Tak samo półka tutaj była kupiona, używana, aczkolwiek w dobrym stanie, ponieważ ta oryginalna była tutaj. Ktoś tłukł młotkiem w tą stacyjkę, rozbił tutaj półkę. Poza tym motocykl z takich widocznych, mocno widocznych uszkodzeń. Tutaj jest taka rysa na zbiorniku. Nie wiem, czy to firma, która ubezpieczeniowa, która odbierała motocykl, gdzieś on stał, był oparty, czy to przy próbie kradzieży co się stało. I tutaj jest takie pęknięcie, aczkolwiek nie ma uszczerbku, więc nie jest to jakiś taki straszny ubytek. Z drugiej strony ta naklejka na wiewce jest taka trochę pozdzierana, trochę jej brakuje. Co poza tym? Ja jeździłem tym motocyklem przez miesiąc czasu, żeby wyeliminować w nim jakieś takie rzeczy, które mogą wyjść w trakcie jazdy. No i wyszła taka sprawa z rozrusznikiem. To była prawdopodobnie nie ten taki oryginalny rozrusznik Denso, tylko zamiennik, prawdopodobnie chiński, tak podejrzewam. No i on był już zużyty. Jest wymieniony na używany, aczkolwiek oryginalny rozrusznik Denso i działa. Wszystko jest ok. Z takich rzeczy, które warto wymienić. Ja motocykl kupiłem i kiedy sprawdziłem w papierach, ktoś zrobił około 500 mil i ten motocykl został mu ukradziony, ponieważ był zrobiony tak jakby serwis przed przeglądem, więc był wymieniony olej, opony są nowe Bridgestone, nowe są klocki hamulcowe, nowe tarcze hamulcowe, jak i z przodu, tak i z tyłu. Z przodu są też założone zaciski Brembo. No i przewody w stalowym oplocie. Jeden problem jest z, prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, lewą tarczą hamulcową. Ona była przy transporcie gdzieś, albo ktoś ją lekko przycisnął, albo gdzieś uderzył. Nie widać na niej żadnych uszkodzeń, aczkolwiek przy takim normalnym hamowaniu tego nie czuć, ale takie lekkie dohamowywanie już przed światłami gdzieś i czuć takie lekkie, że ta tarcza gdzieś przeskakuje, to jest taki mankament tego motocykla. Z takich jeszcze dodatkowych rzeczy, jest tutaj zamontowany scootailer. I podgrzewane manetki Oxforda, aczkolwiek te manetki są stare, to jest stary przełącznik. One w tej chwili są odłączone, ale łatwo można je podłączyć. Ja je odłączyłem dlatego, że były podłączone bezpośrednio pod akumulator. No i raz zostawiłem je włączone i akumulator został rozładowany. To ja mówię, jeździłem tym motocyklem trochę, więc on jest dosyć wygodny na dwie osoby.
Nie ma co narzekać. Aha, jeszcze jest z dodatkowych rzeczy stelaż pod kufer Givi. To są takie wsporniki, ponieważ jeździłem z sakwami bocznymi, więc te wsporniki są tak zrobione, że ja je tak zrobiłem, że w każdej chwili można po prostu je odkręcić i bez żadnego uszczerbku. Tu nic nie było cięte, nic nie było przyspawywane. Po prostu te kawałki można odkręcić i zostaje sam stelaż pod kufer Givi. Nic nie szpeci motocykla. No a jeżeli ktoś ma sakwy, no to w sam raz, bo one wtedy opierają się na tym dosyć ładnie. Motocykl bez problemu odpala. W razie czego mam jeszcze jakieś filmy z jazdy tym motocyklem. No i tyle, co mogę o tym motocyklu powiedzieć. Tak jak mówię, ja nim jeździłem trochę. Nawet fajnie się tym jeździ. No i zainteresowanych proszę o kontakt.